Cześć. Dzisiaj na warsztacie urządzenie Telefunken Hi-Fi Stereo Verstärker, co znaczy wzmacniacz stereofoniczny o symbolu HA750M. I jak widzicie, jest to format mini albo MIDI, w zależności od tego, kto co uznaje za miniaturę. Ten wzmacniacz jest prawdopodobnie zepsuty, bo niewiele informacji mam od właściciela tego wzmacniacza, co się z nim stało. Jak widzicie, jest on opisany po niemiecku, w języku niemieckim. Idąc od lewej strony, tu mamy wyciszenie, klawisz sieciowy, Rauchfilter, to będzie jakiś filtr drgań? Trudno mi powiedzieć jeszcze. Nie sprawdziłem, tutaj mamy regulację barwy dźwięku. Mono, tuner, fono, taśma, rezerwowe, kopiowanie i loudness, czyli to będzie filtr do gramofonu. Wzmocnienie i na współosiowym potencjometrze balance. Nie lubię tych potencjometrów. Para zespołów głośnikowych A, B, A plus B i słuchawki. Kiedy słuchamy słuchawek, wyłączamy zespoły głośnikowe. Chyba że raczymy muzyką także domowników. Dobrze, zobaczmy, co jest z drugiej strony. Na tylnej ściance mamy zaciski głośnikowe, taśmy rezerwowe, tuner i gramofon. Coś luźne to tutaj widzę jest. Oraz zaciski na zespoły głośnikowe typu DIN. Całe szczęście mamy to zdublowane na bardzo fajnych sprężynkach. O, przybliżę to, zobaczycie. Tutaj się naciska, otwiera się zapadka, w środku puszczamy. To jest lepiej niż na tych odginanych. Rozbierzmy to, znaczy zdejmijmy pokrywę i zajrzyjmy do środka. Wam szczerze powiem, że mi się bardzo podoba budowa tego wzmacniacza. Nie znam jeszcze szczegółów, ale widzę duży transformator na blachach zwijanych, monobloki i przedwzmacniacz tutaj. Muszę znaleźć jakąś dokumentację techniczną do tego urządzenia, żeby sprawdzić, czy na czym jest zbudowane. Muszę sprawdzić także, czy ono działa, więc podłączyć przez żarówkę na sztucznym obciążeniu. Mam sztuczne obciążenie włączone. Woltomierze pod sztuczne obciążenie. Obserwujemy żaróweczkę. Nie mamy napięcia na wyjściu. O, pyknął przekaźnik, tu się pojawiło napięcie. Tutaj nie mam napięcia jeszcze. Może faktycznie tutaj nie ma napięcia na tym wyjściu. Sprawdzam połączenia. Albo jest zepsuty kanał. Dobrze. Muszę sprawdzić teraz te bezpieczniki. Wiem, że mi się nic nie pali na razie. Nic nie jest gorące. Więc sprawdzam sobie napięcia i bezpieczniki. Żeby sprawdzić napięcia, no to szukam instrukcji serwisowej, ale tak przy okazji, zobaczcie, 2 razy 40 W na takim trafie możemy uzyskać. Muzycznej 60 W, nawet ciekawy wzmacniacz, jeżeli chodzi o parametry zniekształcenia, jaki mamy. 0,2% przy mocy nominalnej 250 Hz, 8 kHz, modulacja 4.1, to są intermodulacyjne. I zniekształcenia nieliniowe 1/10 przy mocy nominalnej. Nie jest źle. Oczywiście tranzystory mogą mieć to lepiej, ale nie jest źle. Od 10 Hz do 40 kHz przy współczynniku zniekształceń 0,7%. Współczynnik płomienia 20 w tym paśmie. Übertragungsbereich, czyli pasmo przenoszenia w zakresie 1,5 dB plus minus, jest od 10 Hz do 40 kHz. No, czyli wzmacniacz zrobiony z normą DIN. Serwisówka wydrukowana, ale przy okazji pokażę Wam, jakie zróżnicowane były niemieckie zestawy. Tutaj mamy Duala SV3700 i jak widzicie, nawet pilota miał. A tutaj nasz polski
Unitradiora Mini ZM8000 o mocy 25 W. No nie wiem, no tu mamy 40. Można było się postarać, prawda? No i dane techniczne. 85 rok. I co można było wsadzić w taką obudowę od tego zestawu Mini ZM8000? Przedstawili inżynierowie w latach 80. pod przywództwem pana Jerzego Serafina. Była taka seria artykułów na temat zestawu Hi-Fi dla każdego. W pierwszym odcinku był prosty wzmacniacz mocy. Prosty czy nie prosty, ale jak widzicie, już para różnicowa na wejściu, lustro i źródło prądowe. Także można było coś fajnego zrobić. Można było. Potem była poprawka rok później z wzmacniaczem, który miał serwo sterujący BD139-140 i trzy równolegle połączone tranzystory 285 i 286 BD, żeby uzyskać moc 60 W. To tutaj na płytce drukowanej ze szczegółami montażowymi ci panowie pokazali, że można zrobić coś fajnego. Tutaj mamy przedwzmacniacz do tego układu, do tego wzmacniacza. Ja tutaj wszystkich rzeczy wam nie będę pokazywał. Jeszcze był stereofoniczny korektor charakterystyki. Typowe rozwiązanie, filtry pasmowo-przepustowe o regulowanym wzmocnieniu. I niezbyt duża płytka. Wszystko po to, żeby można było zmieścić w obudowach od zestawu akustycznego ZM8000. Ten korektor trzeba było wykorzystać w innej obudowie. To była chyba Fonica, czy co? No nie jest napisane w tym artykule, do jakiej obudowy trzeba było wsadzić ten. Ale zobaczcie, cena zestawów bardzo wysoka, rzędu 140 tysięcy złotych. To jest 87 rok przed nominacją. Czyli jedna złotówka, to dzisiejsza złotówka, to jest 10 tysięcy starych złotych. Jeszcze złotówka wtedy była troszeczkę mocniejsza względem dolara. Także można ciekawe rzeczy zrobić? Można. Dobra, zajmijmy się tym telefunkenem. Prosiłbym tylko jedną rzecz, żeby w komentarzach nie pisać mi o historii dla rzeszy tego koncernu, oraz ponieważ tym zajmuje się pan Włoszański na przykład, rozliczaniem historii, ja się zajmuję elektroniką, oraz proszę mi nie pisać, że to jest złom, no niczego się nie nadaje, po co mi to serwisować, że jak dymi i śmierdzi, to telefunken na pewno. Jest wzmacniacz, trzeba go sprawdzić, zrobić, właściciel sobie tego życzy, więc do takiego działania zostałem tutaj zobowiązany pewną umową. Dobrze, tu mamy gdzieś tą entuch. Gdzie jest ta platina od wzmacniacza mocy? N4-platę, elektron... Dobra, ja sobie poszukam. Jest Entverstärkerplatte. Mamy na bezpiecznikach 32 V plus minus. I teraz będę to sprawdzał. Nie lubię pracować jedną ręką. Aha. Tak mierząc, kiedy mam tutaj odizolowaną końcówkę. Ale sprawdźmy. 35 V. 35 V. Po obu stronach bezpiecznika. Czyli mamy napięcie zasilania. Podłączyłem generator. Tam mamy oscyloskop. Także możemy obserwować, co się dzieje. Jakiś trochę zanieczyszczony ten sygnał jest. Widzę. I nierówny. 400 mV, 300 mV. O, zobaczcie, jaki potencjometr jest fatalny. To
To skakanie tego przebiegu oznacza po prostu zabrudzenie potencjometru. Loudness też. Mono, tuner. Przełączniki też trochę, bo widać, że reagują. Rauch filter też reaguje. No to może tak obejmijmy, żebyście widzieli, co ja robię. To jest wyciszenie, nie działa. Aha, to jest do tego tutaj. Zwiększenie czułości. A. Bardzo brzydko zachowuje się potencjometr. Balans także. No i trochę to niezrównoważenie mnie martwi. A nie, teraz już mamy równo. Widzicie, na początku jest źle, a potem jest lepiej, czyli kiepski potencjometr. Mono nic nie daje. Loudness, jak widzicie, trochę się trzęsie ten przebieg, więc trzeba to poprawić. Aha, jeszcze zobaczmy, czy będziemy mieli wpływ tych potencjometrów. Tak, trzeszczą jak nie wiem co. Tam widać na oscylogramach, jak się trzęsie. O, to nie powinno się dziać, to powinno się płynnie zmieniać. Także wiemy, że mamy zabrudzone elementy, które trzeba wyczyścić, czyli standardowy przegląd. Urządzenie działa. Aby sprawdzić to, co widzieliśmy na oscyloskopie, wystarczy podłączyć głośniki. Słychać. To drżenie dźwięku spowodowane niestykaniem tego potencjometru. Też czeszczy. Słychać jak trzeszczy. Słabe potencjometry. Dobrze. Standardowy serwis. Trzeba to powolutku rozebrać, przyjrzeć się i naprawić. Poczyścić, odkurzyć, umyć. Zobaczcie, jaki jest bałagan w środku. Przy okazji podłączenia oscyloskopu pamiętajcie, że gorącą elektrodę łączymy tutaj na plus, natomiast masę łączymy na minus. Sprawdźcie sobie, który jest wyprowadzenie masowe na zaciskach. Tak jak tu na przykład można sobie sprawdzić, ale najczęściej jest to oznaczone czarnym, bo jeżeli podłączycie oscyloskop na wyjście wzmacniacza zaciskiem masowym, to zapali wam się żaróweczka. O ile macie to zabezpieczenie, bo jeżeli nie, to możecie zepsuć wzmacniacz. I co wam mogę powiedzieć? Wzmacniacz nigdy nie był rozkręcany. Takie charakterystyczne puknięcie jest w czasie odkręcania. Także cieszy mnie to. Może się okazać, że potencjometry nie były czyszczone magicznymi płynami. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tym wzmacniaczu. Tu płyta dolna była zdejmowana. To, że właśnie tą płytę dolną można zdjąć. O, nie była zdejmowana. I tak, gniazda wejściowe, jakieś układy scalone, czyli bufory wejściowe, wzmacniacz mocy, zabezpieczenie, tutaj zasilacz, tak myślę, taka modułowa budowa, będziemy mieli trochę rozbierania, tutaj ten potencjometr, co tak mocno trzeszczy. No ale na wtyczkach wszystko jest, także trzeba wtyczki opisywać. Tranzystory z różnych parafii. Nie, pomyliłem się. Po prostu tu mamy serię 1H, tu mamy serię 1H. Dobrze, to są te same tranzystory. Znaczy z tej samej serii, czyli nie było nic tutaj ruszane. Tak wygląda front panel od dołu. Tutaj mi się tylko dioda odkleiła, co znaczy, że być może klej już jest słaby. Teraz powolutku pousuwać elementy tak, żeby dostać się do przełączników i front panelu. Na potencjometrach duże śruby,
nie potrzeba dużo siły, żeby je odkręcić. Także front panel mamy prawie cały zdjęty. Muszę jeszcze się rozejrzeć, czy czegoś tu nie pominąłem, żeby nie uszkodzić. Wiecie, jak nie zna się urządzenia, to nic na siłę. Jeszcze coś tutaj trzyma. Może te śruby. Oszukałem się, ta płytka jest oczywiście mocowana na te śruby, ale żeby front panel zdjąć, trzeba odkręcić jeszcze te cztery śruby tu. Jako, że podejmuję się całkowitego czyszczenia, no, już jest luźne, to też pousuwam, bo tak czy siak muszę to wyczyścić. Także będę mieć zdjęty cały front panel. A to, co mu nie chcę zejść, później się tym zajmę. I będę rozbierał dalej w tamtą stronę. Tutaj taka ciekawostka, kondensator między masę obudowy a masę gniazda. Teraz, żeby niczego nie pomylić, powolutku trzeba wyjąć wszystkie wtyczki i je sobie pooznaczać. Na całe szczęście mają one oznaczenia na panelu, na platinie, czyli płytce drukowanej, w związku z czym nie ma takiego dużego stresu. Nie cierpię tych potencjometrów, takich zintegrowanych na jednej osi. Ciężko się je naprawia. Tutaj mamy regulację barwy. Bardzo ładnie wykonana płytka drukowana. Tutaj mamy przełączniki. Zobaczcie, jaka staranność. Tutaj już widzę, że ktoś coś grzebał. Albo fabrycznie. Trudno mi powiedzieć, może kanały odwrócili. Docieramy do kolejnych płytek. Oglądam, jak to tutaj wszystko jest połączone, więc tu mamy chassis poskręcaną, tam też tylną panel. Także żeby wyjąć wzmacniacz, muszę powykręcać te śruby. To już mamy luźne, tutaj mamy drugi wzmacniacz, więc on jest podobnie wkręcony. Tutaj mamy jakieś śruby, tam mamy jakieś śruby na tyle. Także tu przewody, ten do jednego kanału, tutaj do drugiego kanału, to bardzo łatwo się wypina, ale tu już mamy skręcane. Także tego już tak łatwo nie rozmontuję. Będzie wisiało po prostu na kabelkach. Tutaj widzicie kolejne kondensatory łączone między masę a gniazda. Jeden moduł wzmacniacza wyjęty, trzeba go odkurzyć, a najlepiej go umyć po prostu, czyli tak będę przepastowywał tranzystory, więc mogę go ładnie zdjąć. A może nawet umyć w całości, to przecież nie zaszkodzi. Ten moduł, który tu widzicie, to jest włącznik sieciowy, tu najlepiej odlutować to, żeby się nie męczyć z tymi przewodami, bo resztę mamy wysuwane, no z wyjątkiem tego do transformatora prowadzącego wiązki, więc jakoś sobie z tym poradzę. Tu nie mam, jest J808 gniazdko, tu sobie zaraz opiszemy markerem olejowym, bo nie złazi. I dalej demontaż. Wymontowałem płytkę gniazdek wyjściowych i popękane. Ktoś na siłę wkładał, bo widać, że nawet jest popękane gniazdko. I powyrywane piny. No i też odkryłem, że jedna śruba tutaj była nieprzykręcona, tylko luźno latała po wzmacniaczu. No i ostatni moduł już odkręcam. Z bezpiecznikami, zasilaczem, także to można ładnie wysunąć. Śruby tutaj dokręcić, nie potrzebuję je do pudełka wkładać, skoro tutaj się tak ładnie to wszystko trzyma. Został trafo do odkręcenia i będziemy mogli myć. Może ktoś się skrzywi, no bo tutaj transformator, a tutaj moduł gniazd wejściowych, ale wierzcie mi, tu jest ekran ładny. A druga rzecz, bardzo mały strumień rozproszenia ten transformator ma, żeby uciekało coś na zewnątrz, bo to jest na rdzeniach zwijanych. Zobaczcie, jakie ładne rdzenie zwijane. Dobry transformator, małe rozproszenie pola magnetycznego, nawet go nie trzeba ekranować. Coś podobnego jak toroidy. Zachodzi pytanie, czy ja się w tym bałaganie odnajdę. Pewnie tak, skoro złożyłem już nie jeden
wzmacnia, czy tam nie jeden magnetofon po całkowitym rozebraniu. Dobra, tu mamy elementy, tu mamy elementy do mycia wszystko. No, umyte, teraz będzie można sobie zrobić posiłek, a to sobie w tym czasie przeschnie. Wszystko rozebrane na części pierwsze. Nie cierpię nieogradowanych chassis, ale mniejsza o to już. Posklejam sobie schemat i zapoznam się z działaniem tego wzmacniacza. Zobaczmy, jak to działa. Wejście gramofonowe, wzmacniacz operacyjny, tradycyjnie robione to jest. W ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego jest charakterystyka RIAA. Mamy wzmacniacz liniowy, po to, żeby dopasować impedancję źródła do impedancji wejściowej wzmacniacza. Mamy następnie przełączniki. Co to tutaj jest? S201. I tu widzicie S201. Każda sekcja jest oznaczona, więc ze spokojem można przeczytać, który w tej chwili jest włączony. Czasami też jest informacja o tym, który z przycisków jest włączony. Jak widzicie, nawet tutaj to jest fona jest włączony, czyli sygnał z gramofonu idzie nam przez przełącznik. Dobrze, z przełącznika wychodzi nam to na regulację barwy. Nie. To jest regulacja głośności i balansu. Widzicie lautstärkę und balance. I tu jest odczep do loudnessa. I loudness to jest ten włącznik oznaczony sekcja G. Sekcja G tu. I to by się zgadzało. On sobie przez te przewody wchodzi na tą płytkę. Z tego mamy wyjście na dwa wzmacniacze operacyjne, które obsługują regulator barwy dźwięku, basy i soprany. Z tego mamy wyjście na S202. Co to jest S202? High filter, czyli ten cały filtr drgań, czyli wysokoprzepustowy, górnoprzepustowy, że tak powiem. Z tego mamy wyjście na Endverstärkerplatte, czyli płytkę drukowaną wzmacniacza mocy. Musiałem przerwać, bo mnie pies zaczepiał. I teraz tak, para komplementarna w Darlingtonie. Dobrze widzę, dobrze widzę. Następnie tu mamy stabilizację prądu, para różnicowa na wyjściu, źródła prądowe. Wyjście idzie na układ zabezpieczenia elektronicznego. Kropka, no to może być jakieś elektroniczne Sicherungsplatte, czyli wyłącznik elektroniczny. Z tego wychodzimy na przełącznik wyboru wyjść głośnikowych oraz zaciski głośnikowe. Mamy jeszcze wskaźnik sygnału poziomu. Tu był jakiś przełącznik po drodze. Tutaj to jest ten przełącznik do czułości. Widzimy go, płytka numer 10, no i sygnał wyjściowy pobierany jest z sygnału, który idzie na przełącznik głośników. Mamy jeszcze Netstail Platte, czyli zasilacz i Netstail Platte drugie, czyli prostowniki. Z zasilacza mamy wyjście napięć na wzmacniacz operacyjny. Więcej tu filozofii nie ma. Plus minus 16 V. Tu mamy pewnie napięcie na końcówkę mocy. Na końcówce mocy, jak już powiedziałem, 32 V plus minus. I tutaj jest załącznik sieciowy, włącznik sieciowy. Gniazdo sławkowe. To wszystko możecie spokojnie wyczytać ze schematu. Wystarczy tylko śledzić te kreseczki, sprawdzać, gdzie które są oznaczenia. Po to są te schematy rysowane, żeby wyciągnąć z nich jakieś wnioski. Tak samo układ włączników jest pokazany, który nawet jest wciśnięty przy klawisz, jest narysowany na rysunku. Poza tym tu mamy wyjaśnione, co, która płytka, jaki ma numer. Mamy jeszcze po angielsku opis tych płytek. Pierwsza to jest equalizer, czyli ten przesmastacz gramofonowy, dwójeczka to jest output amplifier, czyli to,
Electronic Fuse Board to jest trójka, czyli układ zabezpieczeń i bezpieczników. Loudspeaker Switchboard, czyli płytka przełączników. Control Board, czyli regulacja barwy. Mains Unit 2, szóstka Mains Unit 2, czyli zasilacz. I siódemka Mains Unit też. Także widzicie, wszystko jest opisane. Wystarczy tylko odpowiednio to czytać. Mamy jeszcze wolną chwilę, bo wszystko schnie. No to ustawienie wzmacniacza mocy, czyli z prądu spoczynkowego głośność na minimum. Podłączyć, to jest woltomierz prądu stałego, do punktów TP401 i TP402. I to są te punkty. Ładnie wyprowadzone. Można nawet złączkę specjalną założyć. I ustawić R416. To jest ten rezystor na 20 mV. Ustawienie wskaźnika LED. Też mamy jakieś potencjometry. Mam tutaj co prawda tylko fragment tej płytki, ale to jest właśnie to, tymi potencjometrami pod tym osłoną tych LEDów. Ustawiamy sobie to w taki sposób, że podłączamy woltomierz prądu przemienionego do wyjścia głośnikowego. Ustawiamy głośność na 16,7 V na wyjściu. Ustawiamy R604 i R654, żeby zapaliła się nam 10. dioda LED. LED to dioda, nie? Czyli elektroluminescencyjna dioda. Dobrze. To tak sobie wstępnie wyschło. Ja powolutku zacznę rozbierać styki, zacznę od włącznika sieciowego, a potem po kolei, co my tutaj mamy, czyli głośniki, to jest, już zapomniałem co to jest, mniejsza o to. W każdym razie trochę zabawy mam. Oczywiście w trakcie mycia trochę wody się dostało do przełącznika, ale to nie jest żaden problem. Na resztki wody dobry jest spirytus. Więc szybko się uporam z tym problemem. Widzicie blaszkę? Zabrudzona. W środku podobnie. Tam coś widać? No, widać czarne. Dobrze, no to czyścimy. Po co w elektrotechnice smaruje się styki? To akurat jest wazelina techniczna. Ano po to, że w momencie otwierania styku powstaje łuk elektryczny. A jeżeli jest zasmarowany, bardzo szybko gaśnie. Czyli to między innymi pomaga w gaszeniu łuku elektrycznego. Ogólnie mamy tutaj trzy smary. W tym miejscu oraz na spodzie tego popychacza jeden. Ten sam jest tutaj, tutaj jest drugi, no i wazelina na stykach. Prostą zabawką można sprawdzić, czy rezystancja tych styków jest wystarczająca do naszych potrzeb. Jeżeli mamy taką dokładność, no to super. Kolejny przełącznik, widać jak wystawione na działanie powietrza blaszki uległy zasiarczeniu. Dobrze, zobaczymy co jest w środku. Prawdopodobnie to samo co na zewnątrz. Chyba bym wprowadził Was w błąd, ale wydaje się, że są bardziej czyste niż się spodziewałem. Mało co tam widać, nie? Ale trudno. Musimy pozostać na mojej opinii. Niestety te wynalazki techniki w postaci smartfonów nie zawsze rejestrują tak dobrze, jakbym chciał. Widać tutaj, jak wyglądają styki, te blaszki, no chyba coś, jakiś płyn się dostał do środka. Trzeba to wyczyścić, żeby nie korodowało dalej. Taka rezystancja styków jest dopuszczalna, także nie ma się co martwić. Mierzę drugi i jest 0,01. No to są pewnie rezystancje styków tych krokodylków, one nie są najlepsze. Zawsze szukałem jakichś lepszych krokodylków i jak kupowałem, to zawsze mi się trafiały takie badziewia. Ogarnąłem tamte styki, tamte przełączniki i teraz będzie trzeba zrobić to, co teraz widzimy, czyli cały przełącznik wejść. No ale to zrobię jutro. Jest 20, trzeba odpocząć.
I tak w związku z mini wieżami chciałem Wam coś jeszcze pokazać, tymi mini zestawami, jak różne koncepcje mogły być. Tutaj mamy firmy Toshiba, jakiś układ. No i wracamy do tego zestawu. Tutaj mamy jeszcze z gramofonem i z zespołami głośnikowymi. Ale jak widać, trochę inny jest rozkład gałek. Jest to przykład zestawu mini opracowany przez OBRE SPU. No, tamten zestaw Toshiby miał 50 W, to około 30-20 W będzie miało. Z tego co pamiętam, tak polskie zespoły te mini wieżowe się robiło. A ja chciałem Wam zaprezentować zupełnie coś innego tak w sprawie wzmacniacza audio według pana Jerzego Gołaszewskiego. Dlaczego Wam to pokazuję? Bloki funkcjonalne wzmacniacza mocy. Mamy źródło prądowe, wtórnik emiterowy, wzmacniacz napięciowy, lustro prądowe, wzmacniacz różnicowy, inwerter i kaskody, wtórniki i wzmacniacze wielotransystorowe. Chcecie wiedzieć, jak jest zbudowany wzmacniacz mocy? To od 40 strony, można powiedzieć, bloki funkcjonalne tego wzmacniacza są tutaj przedstawione. Jak mówiłem, źródła prądowe, lustra prądowe, inne źródła prądowe, jak zrobić, tutaj mamy. Następnie mamy wtórnik emiterowy i źródłowy. To już kiedyś omawiałem. Co tu jeszcze można? Ulepszone wtórniki ze źródłem prądowym, wzmacniacz napięciowy, jednotranzystorowy. To wszystko, co tutaj widzicie, to jest, o, i lustro prądowe. To jest praktycznie bloki funkcjonalne każdego ze wzmacniaczy mocy. Może nie każdego, bo niektóre polskie wzmacniacze nie miały takich elementów. Były zamiast tego obciążenie rezystencyjne na kolektorze. Takie po prostu zwykłe wzmacniacze robiliśmy u nas w wzmacniaczach mocy. No, trochę ulepszone. Dobrze. O, tu mamy już lekko ulepszone elementy. Także widzicie, źródło prądowe, lustro prądowe to są fajne elementy, jeżeli chodzi o wzmacniacze mocy. Warto budować właśnie w oparciu o takie elementy wzmacniacze. Nawet w lampach można wykorzystywać źródło prądowe. Dobrze, wiecie o co chodzi. Ja polecam Wam tę książkę. To jest bardzo fajna książka. A ta książka tutaj, o której nie zdążyłem już wspomnieć, to jest książka mojego guru, pana Macieja Feszczuka, bardzo fajnie opisane konstruowanie wzmacniaczy elektroakustycznych. Także w tej przerwie między jednym czyszczeniem przełączników, a drugim czyszczeniem przełączników, czyli wieczór sobotni, polecam Wam taką lekturę, zapoznanie się z tym. Polecam zwłaszcza tę książkę, jest ona przystępnie napisana współczesnym językiem. Tutaj jest kilka rozwiązań, których nie ma w tej książce. Jest jeszcze jedna książka, którą można Wam polecić, jeżeli chodzi o wzmacniacze tranzystorowe. Jest moim zdaniem ona lepiej napisana niż książka Feszczuka. Jak widzicie, takie są tutaj rozdziały. No i tak załóżmy, że przykłady jakieś ze środka książki. Ale pamiętajcie, że książka też ma swoje lata, więc gdzie jest ten rok? 72, więc jest starsza ode mnie i wszystkiego w niej nie znajdziecie. Stąd, jak powiedziałem, w dzisiejszych czasach najlepiej chyba zajrzeć do tej książki. Jeśli zastanawiacie się, jak dotrzeć tam w głąb tego tutaj przełącznika, wystarczy, że wytniecie kawałek 1-milimetrowego preszpanu, nasączycie go odpowiednim płynem i po prostu jak wyciorem lufę będziecie tam czyścić sobie. Na środku można, tutaj już jest szerzej, można użyć wyciora czy tam wiszera zrobionego z patyczka do ucha. Tylko że warunek, że to musi być papierowe, to są te ekologiczne od Velveta. Tu nie reklamuję tego, tylko po prostu informuję, że takie coś występuje na rynku. Oś już jest wyczyszczona i tym samym sposobem można nasmarować styki, nasączając to wazelinką i wkładając w szczelinę między blaszki a obudowę.
Rzadko używam takich rzeczy. No, znowu zgubił ostrość. To jest tradycja w tym smartfonie już. I zobaczcie, zawartość N-heksan. N-heksan służy do ekstrakcji tłuszczy. I alkohol izopropylowy. To jest taki kontakt S, czyli do czyszczenia styków. Tu mam takie blaszki miedziane w środku, więc używam to do tych miedzianych blaszek. Rzadko go używam, bo on tak praktycznie rzecz biorąc bardzo słabo czyści wszelkiego rodzaju zasiarczenia, mimo że tutaj jest napisane, że rozpuszczone przez kontakt tlenki i siarczki spłukuje się kontaktem U. Można spłukać to też alkoholem izopropylowym. Jest to dosyć dobry środek na płukanie, a można jeszcze zrobić inaczej, przepłukać wodą ciepłą i dopiero potem przepłukać to alkoholem izopropylowym, który nam wciągnie nieco wody, bo alkohol izopropylowy jest bardzo mocno higroskopijny. Jak widzicie, samo pryśnięcie nic nie pomoże. Trzeba jeszcze mechanicznie usunąć osady. Także oprócz tego, że pryskacie jakimś tam kontaktem do styków i do przełączników, to pamiętajcie o tym, że to nie wystarcza, że to trzeba zmyć potem i mechanicznie usunąć te osady. Widzicie? Jeszcze muszę trochę poskrobać, żeby to wszystko ładnie tu wyczyścić. Z miedzią daje to skuteczniejszy efekt. No niestety ze srebrem taki sobie. Wszystko złożone, to ten tłuszcz, który tu widzicie, ja go jeszcze tutaj tak pomiędzy nimi poprzecieram, także proszę się nie martwić. To jest wazelina i nią zabezpieczyłem srebrne styki wychodzące na zewnątrz. Te blaszki tutaj, one są srebrzone, żeby mi nie czerniały. No, to teraz składamy. Tutaj widzicie jakieś ubytki. Trochę podrapałem, żeby dolutować blaszkę, przewód, także do roboty. Tutaj mi został tylko jeszcze jeden przełącznik do wyczyszczenia. Ten z tym zamianą kanałów. No i to będzie chyba z przełącznikami wszystko. Mam nadzieję, bo już mnie zmęczyła ta praca. Znalazłem jeszcze jeden powód, dla którego nie lubię filmować smartfonem z ekranem dotykowym, ponieważ gdy mam tłuste palce, to marzę cały ekran i nic na nim nie widzę. Dobrze, tu już mamy pomontowane co trzeba. Trzeba tylko jeszcze zrobić ten mostek, czyli zajrzeć do zdjęcia i to będzie wszystko. I potem przerwa na kawę i zabieramy się tam za tamte cuda. Dzisiaj będę używał tego, to dosyć dobrze czyści, także zmyjemy te kalafonie. Tutaj już zmyłem, zapomniałem wyczyścić tego, więc znowu mam kalafonie do zmycia. No i tak jak powiedziałem, przerwa i potem reszta wzmacniacza. Znaczy podejrzewam, że będę brał potencjometry na warsztat. Jeszcze jedną migawkę Wam pokażę związaną ze sprzętem audiowizualnym, jeżeli chodzi o polską produkcję. Tu mamy rok 1982, artykuł z Radioelektronika z numer 8. Krajowy sprzęt audiowizualny na 54. Międzynarodowych Targach Poznańskich. I na tutaj w tym zdjęciu widzimy tuner typu AS203, wzmacniacz WS310, no i magnetofon kasetowy MDS401D. To wszystko tu możecie przeczytać. Powiększmy trochę to zdjęcie, chociaż i tak nie jest zbyt wyraźne. Mamy tu jeszcze jakieś urządzenie, którego przeznaczenia nie znam. No tak trochę bardziej wykadrowałem, żeby można było obejrzeć to, ten zestaw. Naprawdę nie wiem, co to jest to tutaj za urządzenie. Widzę tu jakaś gałka, przełączniki. Nie kojarzę. Wiecie, tyle tych urządzeń w Polsce nie było jednak produkowanych, żeby nie znać ich wszystkich. No ale ja nie przykładam wagi do polskiego sprzętu Hi-Fi. Tutaj mamy sprzęt przenośny, to także migawki tylko Emilia, Klaudia, czy tam cokolwiek innego, jakaś Daria. Tutaj też jakiś magnetofon leżący. Się nazywa to MDS1403, o ile dobrze umiem przeczytać. Walkman M101, czyli dokładnie przenośny magnetofon, bo to tak się powinno nazywać. No i RMS451, który zdarzało mi się dosyć często naprawiać, bo trochę awaryjny był. Albo też nieodporny na użytkownika. No i tu widzimy jeszcze z ciekawych rzeczy to ten magnetofon. Ale problem tego magnetofonu jest taki, że gdzieś w tym miejscu jest transformator, który jest na rdzeniu EI i strasznie mocno sieje po elektronice. Ten magnetofon buczy. To tak, zajrzeliśmy do 82 roku. Wróćmy z powrotem na warsztat.
To jest płytka z regulacją barwy dźwięku i głośności. I zwróćcie uwagę na te miejsca. To jest oryginał. On nigdy nie był czyszczony. Tutaj nawet spirytusu nie było. Jedynie co, płytka była przemyta w środku Loctite po to, żeby pozbyć się tłuszczu. I te białe naloty tutaj są. Czyli to myślę, że jestem po obejrzeniu filmu kolegi Rubensa i myślę, że to jest jakaś reakcja tej solder maski ze starości już może i środków myjących. Może jakieś substancje z solder maski się uwalniają i po prostu przejawia się to w postaci takiego białego nalotu. Więc myślę, że nie ma sensu z tym walczyć. Ważne, żeby płytka była dobrze przemyta. Bo możemy zrobić doświadczenie z tym PCC. Dać to tutaj i zobaczyć, czy to ten środek usunie. No takie nawiązanie do doświadczeń kolegi Rubensa. Z tego względu, że nie mam uchwytu do tego telefonu, smartfonu, robię to tak, wiecie, to, że w ogóle filmuję smartfonem, to jest wyjątek, bo ja najczęściej filmuję moim aparatem fotograficznym. No ale czasami z tego względu, że YouTube promuje tę rozdzielczość 1080, to czasami po prostu nagrywam tym smartfonem, ale jest to niewygodna praca. Często narzekam na to urządzenie, ale myślę, że to jest jedno z najgłupszych i najmądrzejszych urządzeń XXI wieku do tej pory. Najgłupszych w sensie, że ogłupia ludzi, a najmądrzejszych ze względu na możliwości, jeżeli można urządzeniu powiedzieć, że jest mądre. I co? No to zróbmy sobie jeszcze odkurzaczem, takim tu będzie huczało. Nie będzie huczało, muszę to włączyć. Tak więc uwaga. Przedmuchaliśmy, żeby szybciej odparowało. I de facto białego nalotu nie ma. Nie ma. No to prawdopodobnie może się pojawić, jak to dokładnie już... A nie, to już jest suche. Czyli ten środek tutaj jest ok. Jednak po czasie pojawiły się jakieś tam naloty. Dobra. Zajmuję się pierwszym z potencjometrów. Czyli tak, pierw nawiercam, potem frezuję i rozbieram. No i ta blaszka z tyłu, co była, już jest zdjęta. Teraz muszę to delikatnie rozgiąć. Mam otworek też wywiercony, gwintować będę później. No i zapamiętawszy co i jak jest, muszę rozebrać potencjometr. Z nieznanych mi przyczyn ta blaszka jest poturbowana nieco. Całkowicie porysowane były tutaj miejsce ślizgania się. No i na drugiej stronie to jakieś małe wygięcie, tutaj załamanie widzę na tej blaszce. Nie wiem skąd to się tutaj wzięło. Także podejrzewam, że ten potencjometr może mieć problemy z działaniem. Mimo wszystko przeczyściłem go pastą polerską z powodu tych zadrapań. No i jakoś tam już lepiej wygląda. Pokażę wam jeszcze jeden sposób, jak zobaczyć, czy przypadkiem nie czeszczy potencjometr. Mamy generator wpięty, potencjometr wpięty między generator a oscyloskop. Powolutku sobie obracamy. Jak widzicie, ten jeszcze trochę trzeszczy. Może się o tutaj. Ale to są takie minimalne. Wynika to z tych blaszek, które tam widzieliście. To jest właśnie ta blaszka, która tam się nieco powyginała. Jest takie miejsce, gdzie on tam sobie zaczeszczy. Właśnie w tym miejscu gdzieś tam. No ta druga blaszka lepiej. Potencjometr od barwy sopranu chyba wygląda nie lepiej, ale przynajmniej nie jest połamana blaszka, nie jest pogięta. Ten drugi potencjometr nie miał zadziorów. I o ile uda mi się ładnie go obrócić, to widzicie, jak bardzo ładnie sygnał. Nie ma żadnych
szpilek. Chodzi o to, że sinus, jak są zadziory, częściej potencjometry są przerywane takimi szpilkami. No i mamy rozłożony, jak widzicie, rzeczywiście wymaga czyszczenia. Ja sobie to tak poukładałem w grupy i zacznę od samego korpusu, czyli po kolei będę czyścił te płytki oporowe, blaszki, smarował i powolutku przesuwał się w stronę grzechotki. Ustawienie współbieżności to jest coś, czego nie cierpię w tych potencjometrach. Mamy troszeczkę niezrównoważenie. Nie da się ustawić, żeby szły równo łeb w łeb. Tak sobie sprawdzam materiał, który nagrałem, bo tak nieco mnie ten potencjometr niepokoi. Jest w czerni i bieli ten obraz z tego względu, że fioletowy prawie cały był tutaj. Różnica oświetleń między matrycą a światłem, które jest za mną i które tutaj się gdzieś odbija. Ale dobrze, wróćmy do rzeczy, które chciałem powiedzieć. Tak, sprawdziłem sobie te badanie oscyloskopem, które zrobiłem na początku. Możemy obserwować, co się dzieje. I widać, jak różne są tutaj w tym momencie te wskazania oscyloskopu. Znaczy się jedno, że potencjometr od samego początku nie był dobrze ustawiony. Także zrobię go mniej więcej, żeby w tym początkowym zakresie wskazywał równą wartość, żeby równo startował, a potem się już nie martwię tym. Bo i tak ten potencjometr miał wadę od początku. Mam taką chwilową przerwę, bo tam coś musiałem pokleić niestety z tym potencjometrem. Wyszły mi takie cyrki, że to się tam zepsuło. I muszę odnowić to, a przy okazji, w takim razie jak sobie czekam, aż mi to nie wyschnie, postanowiłem sobie poskładać w koszulki prezerwatyw, czyli osłonne schematy stare. Jak widzicie, tutaj mam od Radmora. On był w radioelektroniku w 1279 roku. Tutaj też mam jakiś schemat Radmora, ale tego SHE 55 54 12. Tutaj mam część wzmacniacza DSP 301. Jak widzicie, trzeba to jednak wszystko ładnie poskładać, żeby potem no nie szukać, bo mam odpowiedzieć komuś na pytanie i po prostu szukam w tych materiałach przy okazji, no i stwierdziłem, że lepiej będzie posprzątać. I też tak odbiegając od filmu, w tych śmieciach znalazłem notatki z testów połączenia równoległego 2EL84 na transformatorze od Rubina. To jest ten transformator, który tak wygląda. I rzeczywiście jakieś tam doświadczenia były. I ten wzmacniacz grał chyba z 5 albo 6 lat, aż do momentu mojego ślubu. Kolejny przerywnik z formatem mini, czy tam midi, to nie jest pełnowymiarowa wieża. I tutaj mamy, tak, o widzicie, 36 cm szerokości. Wzmacniacz naprawiałem, jest film na Blituner, jest film u mnie na kanale. Cały jest zrobiony na podzespołach Philipsa, łącznie z końcówkami mocy. Jak widzicie, moc muzyczna 2x50 W, no tyle można wyciągnąć z TDA 15-14. No przy okazji, krajowe wieże, to jest 93 rok, jakby kto pytał. Diora, Radmur i też ta Eltra. I w tej Eltrze, jak widzicie, jest kompakcik, czyli odtwarzacz płyt CD, który tutaj jest na szczycie. No i bardzo miło było ze strony radioelektronika, że takie elementy reklamował i o takich elementach informował swoich czytelników. Wieża Radmor, o, przed chwilą widzieliśmy schemat od tej wieży wzmacniacza, odtwarzacz CD do tego. No, ja pozostawiałem sobie takie informacje. Ta druga wieża Radmora też chyba na jakimś tam esteku zrobiona, żeby od czasu do czasu do tego wracać. Jedną rzecz przy okazji wam pokażę. To jest moje zdjęcie.
które było zrobione aparatem Lubitel 166 i w tym magazynie zdobyłem drugie miejsce, albo to wyróżnienie, już nie pamiętam. Taki mój mały sukces. Kiedyś robiłem dużo zdjęć. Dobra, udało się coś niecoś naprawić. Teraz zabezpieczyłem ten potencjometr. Później złożę blaszkę. Muszę jakoś jeszcze tę pokrywkę tu przymocować. Najpewniej po prostu przylutuję tu kawałek przewodu i z tej strony, żeby nam to nie odchodziło. Ale muszę to zrobić tak, żeby w tym to tutaj ruchu nie przeszkadzało. Ta blaszka też jest troszeczkę za nisko wygięta. No, muszę pokombinować. Niestety potencjometr zmasakrowany strasznie. Znaczy, jeżeli chodzi o montaż, nie? No, czasami zdarza się coś zepsuć. Tutaj zaczep jest pęknięty. Muszę jakoś to wzmocnić. Tutaj jest urwany. No, te potencjometry są naprawdę problematyczne. Ja ich nie lubię. Zwłaszcza to ustawianie tego punktu początkowego. Potem się potencjometr rozjeżdża. W jednym kanale ma 12 kg, w drugim ma 10 na tym samym ustawieniu punktu początkowego. Jest naprawdę fatalny ten potencjometr. No ale jest taki zamontowany. No i cóż, czasami jak zepsuje się takie coś, to trzeba zainwestować 100 zł, żeby znaleźć taki potencjometr gdzieś tam na rynku wtórnym. I wtedy całą naprawę robicie za darmo. Mam tutaj 361, ten sam co ten kondensator. 311, 33 mikro na 10 V, pojemność w granicach normy. I czy tutaj musimy mieć ESR w jakimś dobrym stanie, jakimś takim bardzo wybitnym? Tutaj macie ten kondensator. On nosi oznaczenie 361 w drugim kanale. Jak widzicie, jest on w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego, kształtując charakterystykę, więc 25% tolerancji zakładam, bo i tak rzadko kto to zwraca uwagę, i tak nie jesteśmy w stanie określić podbarwienie w granicach 2-3 dB, zmianę tego podbarwienia. W związku z tym 39 mikro może tutaj zostać, a ESR nie jest ważny. To jest 20,6% zmiany pojemności, a dopuszczamy w tym urządzeniu 25% tolerancji dla kondensatorów w torze audio. To jest 2,2 mikro w tolerancji, ESR nawet dobry. To jest na 50 V, 2,2. I jest on tutaj C362, to jest to samo co 313. I C313, przepraszam, 12, jest nawet separującym kondensatorem wejście tego wzmacniacza operacyjnego od układu filtrów. Pojemność zachowana, wzrost pojemności też tutaj w tym obwodzie nie zmieni nam za bardzo stałej czasowej, jeżeli jest on w granicach tolerancji 20%. To jest 47 mikro na 10 V, jak widzicie, też jest w dobrej kondycji. Większość kondensatorów była sprawna. Większość, no w granicach 25% wszystkie się zmieściły, jeżeli chodzi o pojemność. Także nie ma sensu tutaj niczego wymieniać. Ciągle myślę, że ten smartfon ma obiektyw po środku, a niestety ma z lewej strony i czasami po prostu nie trafią w kadr, więc nagrywam jakąś sekwencję drugi raz. Mówiłem, że pasta jest elegancka, nie ma sensu jej wymieniać. Można co najwyżej trochę tutaj przeczyścić jej nadmiar, usunąć. Bo tutaj, jak widzicie, trochę się rozlało nadmiar jej, ale tak poza tym jest wszystko ok. Tutaj mam przedstawiciela ze wzmacniacza, kondensator 220 mikro, tutaj C413, bardzo dobrej kondycji. C413, no teraz nie wiem, czy ja znajdę to na tym schemacie. No i C413 to jest ten kondensator, z drugiej strony mamy taki sam kondensator. One są do filtrowania tętnień i zakłóceń, które mogą się wygenerować w przewodach prowadzących z zasilacza. No i też są lokalnym źródłem ładunku. Jak widzicie, drugi z kondensatorów też jest w dobrej kondycji. Tutaj mam jeszcze jeden 100 mikro na 16 V, który jest w tym miejscu i to jest ważny kondensator, więc go sprawdzimy. Zastanowię się, czy przypadkiem tych 47 mikro tutaj na wejściu nie wywalić i nie zastąpić je polipropylenami. Ale z drugiej strony, skoro przyjmuje 20% tolerancji, to nawet nie wiem, czy taki zabieg ma sens.
Muszę pogadać z właścicielem. Na ten stomik na 16 V w rewelacyjnej kondycji. Sprawdzę drugi kanał. Jeżeli by były jakieś rewelacje, to Was poinformuję. A tak to po prostu dalej nie będę filmował wymiany kondensatorów. No bo to wiecie, to też jest nudna czynność. Właściciel mówi, że nie mam wymieniać na polipropyleny tego kondensatora. Tam wystarczy mu to, co jest, czyli ten tutaj. I ogólnie mam poskromić swoje chęci w wymianie kondensatorów do rzeczy niezbędnych. No znowu nie chwyta ostrości. No. Także to sprawdzone. Drugi kanał jest do sprawdzenia i przejdziemy do zasilacza. Jeżeli znajdę jakąś rewelację, no może te główne kondensatory Wam pokażę, w jakiej są kondycji. W zasilaczu mamy wszystko w porządku. 10 000 na 35 V. Tylko tu muszę płytkę lekko podczyścić, mam jakiś klej czy wosk, nie wiem dokładnie co to jest, ale rozpuszcza się pod wpływem ciepła. To jest różnica pojemności, czyli 0,72%. Żeby Was nie kusiło podgrzewać kondensatory po to, żeby usunąć klej, no trzeba użyć brutalnej siły, mianowicie noża. To jest nóż elektryka, także się przydaje. Drugi kondensator jest też w dobrej kondycji teraz. Trzeba podgrzać, no i usunąć to. Trochę mnie zastanawia kraj pochodzenia tych kondensatorów. Muszę sprawdzić TSW firma, czy to był jakiś oddział Telefunkena. Wiemy też przecież, że Telefunken w Helbronie robił swoje własne podzespoły pasywne. Nie pamiętam, że na jakiej ulicy to było. Widziałem te zakłady, kiedyś byłem, bo zabłądziłem po prostu, szukając Fuschaldestrasse Oberreisesheim, mojej matczynej firmy, w której w ten czas pracowałem. No, 1000 mikro na 35 V sprawdzają się tutaj bardzo dobrze. 85 stopni warunki klimatyczne. Widać, mocno się nie grzeje ten wzmacniacz. Myślę, że nie ma sensu sprawdzać dalej, jeżeli chodzi o kondensatory. Tak, jedno słowo dla tych, którzy się dziwią, że ja nie znam serii i marek kondensatorów. Po prostu, jeżeli potrzebuję kondensator, to czytam dane techniczne producenta i wybieram najlepszy taki, który mogę kupić i na którym mnie stać. Lub jaki klient tam sobie życzy. Natomiast w pamięci nigdy nie mam serii, marek i tak dalej kondensatorów. Zapominam o tym. Od tego jest notes, żeby być pamięcią podręczną. TSW to są kondensatory Panasonica. No, wystarczyło wrzucić do netu hasło, żeby sobie o tym przypomnieć. Do sprawdzenia mi został przekaźnik. No i to będzie wszystko. Sprawdzę jeszcze w tym układzie zabezpieczeń te kondensatory, bo to są niezwykle ważne elementy. Ale to, gdyby się coś wydarzyło, to Wam coś powiem. Ale jeżeli nie, no to już pominę. W fotografii najważniejsza jest odpowiednia ilość światła. No mam nadzieję, że teraz widać. Przetargałem żaróweczkę specjalnie, że styki nie są wcale wypracowane i są w miarę czyste. Ze schematu wynika, że cewka jest, powinna być zasilana 28 V. Ja tam zasilam 10 V, żeby przy mniejszej sile przyciągania sprawdzić, czy styki są ok. No i są ok. Tu mamy schemacik i tutaj widać 28 V z jednej strony i 0,9 V z drugiej strony. To co Wam mówiłem o krokodylkach, to szukam takich, żeby zmieściły mi się dwa krokodylki tutaj, czyli żadne duże odpadają. Zobaczcie, co się dzieje z tymi chińskimi krokodylkami po, nie wiem, 2-3 miesiącach. Tym razem do czyszczenia płytki użyłem spirytusu, nie acetonu, nie tego PCC cleanera, dlatego że tu mam plastikowy element. I wyczyściło ładnie. Nie jest to taki spirytus IPA, który można kupić w handlu gdzieś tam, 99 coś tam procent czystości. Jest to z Donauhemu, zamówienie specjalne w wersji 200 litrowej. Już mi zostało tylko 20 litrów tego spirytusu. Więc porozlewałem do butelek i oddałem beczkę. Natomiast jeżeli chodzi o powierzchnię, widzicie, w miarę ładnie czyści. I druga rzecz, nie jest to przytyk dla osób, które stosują inne metody. Po prostu tutaj musiałem tak to zrobić ze względu na ten przekaźnik, żeby nie zniszczyć mu tej obudowy. Jest jeszcze jeden problem nierozwiązany. To tutaj. Albo
bo właściciel chciał, żeby założyć sinczy, ale to muszę przerobić obudowy, prawda? Takich sinczy, natomiast jeżeli chodzi o zamontowanie nowego dina, to nie ma żadnego problemu. Tego połamanego można to zastąpić. Zrobienie sobie z takiej wtyczki odpowiedniego przewodu do tego, żeby z drugiej strony podłączyć tą, to nie jest żaden problem. Takie gniazdko tutaj założymy, to wymienimy. Można jeszcze stosować starsze typu te gniazdka, te wtyki, ale te są na tyle dobre, że ekranowane całe dobrze się je rozbiera i montuje, fajnie się lutuje. Teraz tak, jak połączenia powinniśmy zrobić, żeby to działało nam? Zobaczcie, to jest wejście do gramofonu, więc 3 i 5 to jest wejście do wzmacniacza. 1 i 4 to jest wyjście ze wzmacniacza. I 1 i 3 to jest lewy kanał. 5 i 4 to jest prawy kanał. Te bliżej masy wtyki to jest prawy kanał. Po tej stronie mamy wejście, po tej stronie mamy wyjście ze wzmacniacza. To jest bardzo proste. Używając tych rzeczy można zrobić sobie całkiem przyzwoity przewód. To spękane gniazdko po prostu po wylutowaniu się rozleciało. Jest tutaj taka rzecz, to można by upgrade'ować, czyli te układy scalone 45-58 powymieniać na jakieś lepsze, ale z drugiej, wiecie, to jest jednak stopień wejściowy, czy tam układ, który dopasowuje impedancję wejścia do impedancji wzmacniacza, ale z drugiej strony szumy na poziomie liniowym nie wydają się takie wysokie, żeby było to konieczne. Ewentualnie może tutaj ten, nie wiem, NE5534 wymienić, albo 32, w zależności od tego, czy to jest pojedynczy, czy podwójny. No właśnie, który jest pojedynczy? 5534 czy 5532? 34 jest pojedynczy. Nadmiar pasty usunięty, musiałem użyć benzyny lakowej, przynieść sobie z domu. To używam czasami do mycia pędzli, ale nie lubię tego. Wolę innymi sposobami myć pędzle. Oczywiście chodzi o malowanie artystyczne farbami olejnymi. Najlepszy sposób to takiego zagłębienia w ręce, mydlaną wodę i pędzel wymywać ile wlezie. I wtedy nawet farba olejna potrafi być ładnie wymyta. I to jest właśnie pędzel z farbą olejną, umyty tylko w ciepłej wodzie z mydłem. Długo myłem, ale nie używałem tego rozcieńczelnika. Generalnie zostało mi tylko do umycia ta płytka, ale to muszę rozmontować to. I montaż jutro. Jest 19:40. Chciałbym mieć coś jeszcze z soboty, więc to jest wszystko. Tu jeszcze muszę, wiecie, myłem i trochę rdzy mi zaczęło wychodzić. O. Więc muszę pousuwać te rdzawy naloty. Lakierkiem sobie to zaizolujemy i będzie dobrze. Rzadko używam tego zestawu przy elektronice, prędzej przy samochodzie. Jak widzicie, eleganckie nowe narzędzie, pierwszy raz użyte i tak się wyjęło. No ale przy elektronice też czasami się przydaje, zwłaszcza jak potrzebuję takie małe tutaj i nie mam jak do tego dojść. Wykwity korozji zamalowane i taka niespodzianka, ta część pokrywa. Wszystkie krawędzie ma fajnie pomalowane, ale krawędzie cięcia niestety już były skorodowane, nie były pomalowane. Pokrywka Ausgang Spegel, czyli wskaźnika VU, zdjęta i zobaczcie tu na środku, w tym miejscu ceramiczne podkładki pod rezystor, może się trochę grzać, nie wiem. W każdym razie jest coś takiego założone, układy Telefunkena jako wskaźnik wysterowania. Powiem wam szczerze, że nie lubię tandety. Ja wiem, że to nie jest może droga stacja, no ale tam kosztowała ponad 100 zł, czy tam ma nawet 200. Ma ponad rok, więc po gwarancji już jest. Tutaj widać, że zerwałem plombę. A to dlatego, że musiałem do środka zajrzeć, żeby ją naprawić. Pan Chińczyk, o tu nawet jeszcze mam od kalibrację zatyczkę. Pan Chińczyk nie umie lutować chyba. Albo stosuje takie spoiwo, które no, nie nadaje się do pracy w podwyższonych temperaturach, czy tam podwyższonych prądach, bo musiałem poprawić chyba
15 lutów, żeby mi to zaczęło działać. No i wyczyścić przekaźnik, który tam już trochę poiskrzył. Ale wróćmy do wzmacniacza. I teraz tak, jest jedna taka rzecz. Jak będziecie montować wszystko sobie, jak widzicie, tu trochę jest plątaniny tych kabli i zrobicie ostateczne oględziny, to bardzo ważna rzecz, żeby sprawdzić, czy takie połączenia owijane się nie odwinęły i czy przypadkiem się nie zwierają. Jak widzicie, to musiałem dać krople cyny. Widzielibyście, gdyby to ostrzyło. O, dać krople cyny, żeby się zwarcie nie zrobiło, bo mi się ten prawy odwinął na tyle, że stwarzał zagrożenie. Kiedy tak opowiadam o tych miniaturowych formach wzmacniaczy, nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że zachwycam się takimi wzmacniaczami. Po prostu podziwiam tylko inżynierów, że w tym gąszczu kabli potrafili gdzieś tam wytyczyć trasy i zrobić to prawidłowo. Ja oczywiście po rozbiórce tego wzmacniacza chciałem te przewody jakoś tak ładnie tutaj poukładać, no ale chyba gdzieś mi się poplątały, poskręcały. I już, o, to bym musiał tu opuścić, i już nie jest tak, jak było oryginalnie. Ale to tak zawsze jest przy przeglądzie. Tu na przykład zapomniałem ten przewód puścić przed montażem, no i musiałem go potem przeciąć, widać taką żółtą koszulkę tam, i polutować. Nie wiem, dlaczego to tak jest zrobione, no tak sobie wymyślili koledzy z zachodu, zza Odry. To by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o montaż tego urządzenia. Tutaj ten przewód jest doprowadzony, to jest na przodek, tu wszystko pomontowane, wszystko ładnie, elegancko chodzi. Tutaj nawet ten kondensator jest zamontowany tak, jak był. No można to sprawdzić i odpalić, ale już nie chcę dzisiaj tego odpalać. Po prostu czuję się wyczerpany tym potencjometrem. Dopiero co wróciłem, że tak powiem, znaczy no jakieś 2 godziny temu z pracy, wziąłem się tutaj za składanie tego i piątek jest, nie? No i chciałem tak na sobotę sobie robotę uszykować do kalibracji tego urządzenia. No i tu brzyczała taka mucha, tam widzicie brosa. Brzyczała mucha, taka zielona, ohydna. Ja nie jestem zwolennikiem owadów roznoszących choroby w gospodarstwie domowym, więc ją potraktowałem środkiem chemicznym, no ale to bzyczenie, zanim tutaj nie zmobilizowałem się do tego działania, no wyprowadziło mnie z równowagi. Więc teraz trzeba perłę wyciągnąć z lodówki schłodzoną przy tej temperaturze na dworze, tam 30 parę stopni jest. To będzie naprawdę dobry wypoczynek. I tak spędzić resztę piątku. Pójść do ogrodu, posiedzieć sobie w cieniu, posłuchać ptaków, odreagować brzęczenie silnika diesla, maszyny. Mam klasa 70-40 w pracy i siedzę obok silnika i po 8 godzinach naprawdę to brzęczenie mnie denerwuje. Także resztę zrobię jutro. No, to teraz premiera. Czyli jest dobrze. Nic się nie zepsuło, nic nie zwarło, więc trzeba ustawić prądy spoczynkowe. Ale jeszcze sprawdzę sobie robotę, czy moje czyszczenie tutaj tych elementów coś pomogło. No i odpaliłem sygnał 1 kHz. Ten potencjometr, którym wam mówiłem, że te blaszki są tam bardzo mocno porysowane, zdarza mu się zatrzeszczyć. I widzicie, niestety potencjometr nie bierze głośności idealnie równo tego początku. Nie jestem w stanie tego już ustawić.
Bo jedna płytka zaczyna się od 100 ohmów, a druga zaczyna się od 20. No i niestety nie jestem w stanie tego ustawić. Sprawdzałem to wielokrotnie, chyba z 4 godziny nad tym pracowałem i nic się nie udało. Puśćmy sobie kawałek muzyczki jakiejś. To co tu widzicie, ta łączówka zrobiona w kwadrans. Gra nam tam znany utworek. Elegancko. Loudness też działa. Mono też działa. Trzeba zestroić go tylko. Prąd spoczynkowy ustawić. Przepraszam, trzeba prąd spoczynkowy ustawić. I to jest wszystko. Grają te głośniki. One są do odnowienia. No i tak w środku wyglądają. To taka alternatywa naszych tonsilowskich. Zestawów. Trochę pograłem tym wzmacniaczem, nawet się nie zagrzał, ale powiem wam, że to jest naprawdę ciekawe połączenie. Widzicie, jeden jest brązowy, drugi jest srebrny. Kupiłem to na jakiejś tam aukcji. Trochę chyba przesadziłem z ceną 120 zł, ale po odnowieniu będą ze 400 wywarte. No, można powiedzieć, że prąd spoczynkowy jest ok, byleby nie powędrował za daleko. Mamy mieć 20 mV na tych TP401 czy TP402. Jak się ustabilizuje, to wtedy skoryguję. Na razie niech sobie podziała to z 15 minut. Prąd mierzymy w poprzek tych rezystorów. 20 mV na rezystancji 66 ohma daje nam 30 mA prąd. No jak zwykle klasa AB. Widać, nie? Tutaj przez te dwa rezystory płynie prąd. Tu jest jeden punkt pomiarowy, tu jest drugi punkt pomiarowy. No i po czasie tego trzeba lekko skorygować i będzie dobrze. Mam podłączony generator na wejście. Tam w narożniku widzicie oscyloskop. V. Piętnaście dziewięćdziesiąt. Nawet się nie zagrzał. Moc wyjściowa to jest 31, może 32 W. Ciężko znaleźć jakieś konkretne informacje. Widzicie, to jest radio muzeum. Power out 80 W unknown quality, tak? To jest strona z katalogu. Verstärker HA750M. 2 x 40W na 4 ohmach i 2 x 70W na 4 ohmach, ale muzyczna moc. Myśmy mierzyli sinusem, czyli zgadzałoby się, na 8 ohmach może mieć trochę mniejszą. Z 1 W ustawiona. I teraz robimy pomiar. Oj, duże widzę są te zniekształcenia. No, mostek się stabilizuje, to dobrze. Jeden procent na końcu tutaj. Możemy śmiało przełączyć się na 0,3. Tutaj na tej skali mamy 0,3, 0,2, 0,1. Tu jest 500, 6, 7, 800. Przy 1 W. Bardzo dobrze. Co mnie bardzo cieszy. Chciałem zmierzyć moc na 50 W, czy tam ile to tam ma, 30 W, ale to się tak nagrzało, że muszę poczekać, aż się schłodzi. Jeszcze jest ciepłe.
przy mocy znamionowej. Muszę ściszyć, bo mi się obciążenie tutaj strasznie mocno grzeje. I no nie zdążyłem zobaczyć, ale z filmu będziecie widzieć gdzieś to wskazówkę, bo możecie mogli sobie sami policzyć to, ile to było. Clear factor to są właśnie zniekształcenia. 1/10 dla wzmacniacza H750M. Tutaj mam takiego kagatka, jak widzicie. To jest od zestawu. Ale no niestety, brak takich elementów. I teraz będzie moje zadanie. Jak już złożę, to bez tych dwóch gałeczek muszę zrobić formę sobie z tych dwóch gałeczek, żeby tu ładnie dopasować. I ten magnetofon to jest chyba 750HC, a nie HA. I ten magnetofon też doprowadzić do tu dobudować jakieś pokrywki. Tutaj też coś muszę dobudować, jak widzicie. Jest nieźle połamany. To jest mój prywatny. Kiedyś kupiłem na jakiejś tam aukcji czy czymś. Za jedynie chyba 60 czy 70 zł. Jest do renowacji. Tutaj te elementy. Ale to tam bez żadnego problemu zrobię. Dobrze, złożę to. I jeszcze sobie te gałeczki tu podlewam. I to będzie wszystko. Ciekawi mnie, czemu te dane techniczne się różnią. Te z katalogu. I te z instrukcji. 70, tu 60. Chociaż zniekształcenia są dobre. Tutaj już nie. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób było to mierzone. Ja zdaje się, że wam pokazywałem te dane techniczne i zapomniałem o tym i poszedłem szukać tego w katalogu. No... Tak to jest. Człowiek ma krótką pamięć, zwłaszcza jak robi to rozrzucone przez 2 tygodnie, bo robię tylko w weekendy. Gdybym miał powiedzieć, czy kupić taki wzmacniacz, no to ja z reguły nie polecam żadnych urządzeń, ale osobiście, gdybym szukał urządzenia do sypialni, jakiegoś tam małego wzmacniacza, bo wiem, że do tego jest także tuner radiowy i magnetofon, który wam pokazałem, to mógłbym to kupić. Jest to fajne urządzenie, przyjemnie brzmiące, zwłaszcza z tymi Merkurymi głośnikami, które wam pokazałem. Ten zestaw jest wart rozważenia. Zwłaszcza, że wzmacniacz nie jest zbyt drogi. Można go kupić nieserwisowany za 120-150 zł. A po serwisie, no wart jest więcej, nie? Wart jest, powiedzmy, tam z 300 zł. Możecie jeszcze spojrzeć, jak wygląda gniazdko. To wymienione, to jest wymienione. Trochę się różni, ale wiadomo przecież, że to jest polskie gniazdo. Dobrze, to jest tylna ścianka po serwisie. To jest ścianka przednia, oczywiście w swoim czasie założę jeszcze jutro. Albo nie, jutro nie, zanim mi forma nie wyschnie, no to będzie następny tydzień. Ale uzgodniłem sobie to z właścicielem, także nie ma problemu. Tutaj wszystkie gałeczki są w miarę czyste. Wszystko ładnie, fajnie chodzi. Wskaźniki też ustawiłem, nie wiem czy widzieliście, chyba wam nie pokazałem, ale dobrze. Najważniejsze, że urządzenie jest naprawione. Mam nadzieję, że film się wam spodobał. Do następnego razu.